Cześć wszystkim! Znowu Płonio 7, dalszy ciąg Pillars of Eternity. Dobra. Spróbujmy wejść, przejść przez te drzwi, nie wejść w tą pułapkę morderczą, której nie da się rozbroić. Okej. Przed tobą stoją dużo zdobne gwitańskie drzwi. Po obu stronach znajdują się duże kryształy, lśniące słabym światłem. Czujesz dziwną zmianę w powietrzu, jakby pobliską obecność, ale nikogo nie widzisz. Nagle słyszysz szept, dobiegający od strony drzwi. Staje się coraz głośniejszy, zamieniając się w wiele cichych głosów. Głosy nagle zmieniają się w chaotyczny szmer. Każdy z nich próbuje wziąć górę. Słuchasz się uważniej, po chwili słyszysz najpierw rytm, a później słowa, wypowiadane przez wiele głosów jednocześnie. Pod kamieniem i pod wieków brzemieniem spoczywa śmierć i zwycięzca. Kto przybywa, by go zbudzić? Sługa Dnuły, który zaprzysiągł miecz i duszę przeciw jego wrogom. Zdrajcy tędy nie przejdą. Rzeczy nagła fala energii bijąca od drzwi. Czujesz ostry, przenikliwy ból, który jednak po chwili pozostaje tylko wspomnienie. Głosy milkną i nikną, postawiając się w ciszy. Okej. Zdrajcy tędy nie przejdą. Co jeszcze możemy powiedzieć? Przyjrzyj się drzwiom. Powierzchnia drzwi jest wytarta i nadgryziona zębem czasu. Nie wiesz, jak je otworzyć. Jedyna wskazówka to zaklęcie dające im głos. Nie ma w nich dziurki na klucz ani klamki. Zdaje się, że musisz znaleźć inny sposób. Okej. Nieprzyjaciel Odnuły, który zaprzysiągł miecz i duszę przeciwko jego poplecznikom. Tak, słyszysz hałas przesuwanego kamienia. Drzwi stają otworem. Kryształy po bokach gasną, a wraz ze światłem nikną głosy. Najpierw cichy pomruk, potem ciszę. Droga stoi otworem. Okej. Chyba jeden z tych duchów coś wspominał o tym, że mieli zmienić zaklęcie w tych drzwiach. Strażnik Odnuły. Okej. Stawmy się. Może troszkę bardziej do środka. Dobra, i agrujemy. Ładnie. Tak, redukcja obrażeń 26. Okej, on coś tu chyba chce brzydkiego na nas rzucić. Więc może się troszkę rozejdźmy. Okej. Dobra. Rzućmy od razu dostrojenie na niego. Okej, spróbujmy go przerzucić. Dobra, fajnie. Okej, chyba dostrojenie się nie udało, co? Gdzie tu jest rozpaczona matka? Chybienie. Okej, szkoda. Poradzimy sobie jakoś. Bez tego. Okej. Cała masa z animantów. To może troszkę zająć. Okej. No, mamy sporo zaklęć obszarowych, więc damy sobie radę. Okej, dobra. Ludzie zaczynają być zmęczeni. Ty jesteś sparaliżowany? Skamieniony. Okej, możemy coś zrobić na skamienienie? Nieruchomienie. Tak, dobra. To zróbmy to, zanim rzucisz. Okej, świetnie. Dobra, musimy coś zrobić na jego redukcję obrażeń. Władowania łańcuchowe? Tak, na pewno masz słabą redukcję obrażeń. Więc to powinno zadziałać. Okej.
Ty może dalej strzelaj, chociaż to może niedużo zadziała. Niedużo zdziała. A, okej, okay, da dragony strzelaj. A może możesz podejść do niej? Chyba możesz, okej, okay, dobra. Zajmij się tym w takim razie. Ty rzucisz zaklęcie. To może też strzelaj dla dragany. Okej. Okay. Możemy go przewrócić? Tak, bo już nam się raz nam udało. Okej, okay, świetnie. Okej, okay, dobra. Rzućmy może coś jeszcze. I tak niedługo zaraz będziemy musieli odpocząć. Na przykład tą kolumnę wiary. To ich poprzewraca. Okej, okay, czy to ci przerwało? Tak, to ci przerwało zaklęcie. Możemy jeszcze kulę ognia ładną rzucić. A lot jest specjalność z tyłu od ognia. Okej, okay, jest ogłuszony. Okej, okay, ładnie. Próbuję się leczyć. Ale to się mu chyba nie uda. Okej, okay, dobra. Weszło krąg leczenia. Więc fajnie. Dobra, co możemy jeszcze rzucić? Ty masz te swoje promień słońca. Starczy, może zacznijmy tego używać w końcu. Ty możesz coś fajnego rzucić? Palące rany też się przydadzą. Okej. Okay. Ładnie. Okej, okay, wygląda na to, że gość padł. Główny. A dragna również zaraz padnie. Okej, okay, dobra. Co możesz ty zrobić? Możesz strzelać do nich. Ty możesz krzyknąć na nich. To chyba będzie najlepsze w tym momencie. Okej. Okay. Ty tutaj pomóż. Gili zagrowała na siebie. Okej, okay, powinien się chyba dostrajać zamiast rzucić ten krzyk, ale okej. Okay. Rzucić błogosławieństwo nie zaszkodzi. Okej, dobra. Na niego nie rzucajmy może. Zaklęć. Nie, już tak już zaraz padnie. Tak, wykrwawił się mocno tych obszarówek, które rzucaliśmy. Ciach. Ładnie. Puf, ładnie. Okej, okay, dobra. Magiczne pociski. No i bez większych problemów poszło. Ale zdecydowanie już powinniśmy odpocząć. Tak, paladynowi. Tak, nie kończył się jeszcze punkty życia. Ale zmęczenie zwiększa. Tak, maksymalna wytrzymałość minus 10%. Okej. Okay. Jakiś ładny topór. Mistrzowska jakość. Dobra. Może Eter to złapie. Reszta to krab. Co tu jeszcze mamy? Ładny tron. Ciekawe, czy od Nua tutaj siedział. Okej, okay, Glan Fantański. Adresen. Wiedza plus 2, percepcja plus 1, stanowczość plus 1, zręczność plus 1. Okej. Okay. Wątpię, żeby ktoś tego użył. Dobra. Przebadajmy jeszcze resztę. Resztę pomieszczenia. Chyba nic tu już nie ma do zbadania. Okej. Okay. W takim razie wracamy na górę.
Aha. Okej, czy nie aktywowaliśmy pułapki? Tak, słoneczna lanca, chybienie niezłomny. Ha! Okej, dobra, zapomniałem o tym. There. Dobra, to chyba nie mieliśmy do historyka Sure. pogadać, tylko żyje, cuchnie kurzem i starymi duszami, ma Adrę, którą chce Tcharek. Znalazłem wszystkie próbki, zaniosę je teraz waszemu przywódcy. Nie, ociągaczu, da nam to, czego żąda Tcharek. To nie dla obcego. Pełzający robak pośród gigantów. Da to. Okej. Zrobiłem to dla waszego dobra. Czy jesteś tak samolubna, że zaryzykujesz tylko po to, żeby sobie przypisać zasługi? Nic nie wie, nic nie mówi, da mi Adrę. Kestorik, zwierzę ma rację. Co? Kwili się ze szczenia. Wasz przywódca pozna, że kłamiesz. A co, Tereka, obchodzą takie rzeczy? Liczy się tylko scalnik Mnicht, nasz lud. Podaruję mu naszą przyszłość. Odpracuję moje zbrodnie i będę się wydawać znikome. W końcu wrócę do domu. Ale dla intruzów nie ma przyszłości. Serio? Musimy się bić. Okej, trudno. No to się pobijemy. Dobra, się bierz za Kestorika. Hey there. Tutaj podejdziesz. Rzucimy ładną kulę ognia wszystkim. Okej. Wszyscy otworzyć ogień. Okej. Może go przewrócić. Ogłuszenie. Dobra. Teraz coś na to zadziałamy. Let's wash that down with an Okej, dobra. Przewróć go. Co by nas ochroniło przed ogłuszeniem? To? Paraliżu skamienienia. Roślinne okamienienie i unieruchomienie. Oszołomienie, okulawienie, unieruchomienie. Nie widzę nic, co było przed ogłuszeniem. Na razie broniło. Okej, jeszcze przyjęli władzę. Dobra, to rzućmy od razu. O, to jest. Ogłuszenie, przerażenie, osłabienie, skamienienie. Dobra, to rzućmy to od razu. Okej. Kto na jednego działa? Cel, przyjaciel. Okej. Dobra, to użyjmy najpierw tego. Okej, niedobrze, niedobrze. Paladyn pada. Musi szybko użyć potki. Okej, to nie, to nic mu nie da. Użyj drugiego oddechu. Okej, tu możesz coś rzucić? Nie, nadal jesteś sparaliżowana. Okej. Okej, dobra. Ty zadajesz ładne obrażenia. Problem w tym, że cała reszta jest sparaliżowana drużyny. Okej, spróbujmy kolumny wiary użyć. Może ich poprzewracamy. Okej, ty też już żyjesz. Może spróbuj wypalić do niego. Okej, ładne obrażenia. Okej, paraliż na paladyna. Nie fajnie.
Okej. A nie, to jest skamienienie. Dobra, zaraz też coś na to zrobimy. Okej. Rozkażenie. Nieruchomienie. Gdzie jest skamienienie? Okej, dobra. To nam się przyda. Dobra. Możemy użyć tego wzmocnionej fali. To powinno ich wszystkich ogłuszyć. Świetnie. Okej, paladyn padł. Ale to zaraz się tym zajmiemy. Zakończ to roboku. To robaku. Okej, okay. Możemy kończyć jakoś więźnia, świetnie. Uciekniesz tak łatwo, zabieram cię z powrotem do Kenua. Świetnie. Dobra, ty użyj drugiego oddechu. Ty również. Ty użyj uderzenia magii. Ty użyjesz tak. No to... No to zabieraj się zabijanie tych. Okej. Okay. Też użyć tarczy. Okej, niewrażliwość, świetnie. Użyjmy mu nekrotycznej lancy. Okej. Gili padła. Nie zdążyła chyba rzucić drugiego oddechu. A była sparaliżowana czy coś. Dobra. Spróbujmy jeszcze tego gościa przewrócić. Dobra. Świetnie. Czy może nie świetnie? No i tak. I tak zamierzam odpocząć, więc... Więc nie jest tak źle. Mam nadzieję, że cała reszta się na nas teraz nie obrazi. Bo teraz głupio by było teraz ich wszystkich pozabijać. Dobra, mechanika. Talenty. Ofensywne. To by miałem dać chyba w końcu... jakąś biegłość w broni. Strzelec wyborowy. Cenność przeciwko odległym wrogom plus 5. Strzelec. Szybkość przeładowywania. Też mogłoby być ok. Kłujący strzał. Tempo ataku dystansowego minus 20%. Pominięcie redukcji obrażeń na dystans plus 5. Ok, to mogłoby się przydać. No może najpierw weźmiemy strzelec. Ok. Jak może połączymy strzelca z tym skłującym strzałem, będzie redukować nawzajem, znaczy będzie negować nawzajem kary jednego i drugiego, znaczy kary kłującego strzału, więc odzyskamy plus 5 do redukcji obrażeń, znaczy ominięcia redukcji obrażeń, więc powinno być ok. Ok, Tarek, nie obrażę się, że zabiliśmy waszego zwiadowcę, ale on zaczął. Zwierzę człowiek Tarek cię pozdrawia, było na dole, ma czego potrzebujemy. Twoi zwiadowcy nie byli już tak wdzięczni, próbowali wciągnąć mnie w zasadzkę, gdy wracałem. Tarek rozumie, przepraszam za to, co robi Kestorik. Tarek porozmawia ze zwiadowcami, wytłumaczy, zwierzę człowiek jest bezpieczny. Proszę, Tarek daje to, zgoda, tak? Wręcz Tarekowi przedmiot. Mam wszystkie próbki Adry. Witrak ma wielki dług. Dzięki temu poznajemy sekrety władzy. Stworzymy posągi większe niż stary, martwy władca pustki. Srek na lit, zalśni jak może. Witrak dziękuję za... Ma monetę. Tradycja, tak? Witrak ma bardzo stare monety. Da wiele.
Jeżeli zwierz człowiek nadal idzie do głębokiego miejsca, to porozmawia z Krivi. Krivi ma zapasy, pomoże. Okej, straciłem wszystkie te rzeczy. Dobywana wiosna. Tarek da też to, znalezienie w tunelu. Nie pasuje do witraków. Człowiek skorzysta, ochroni się, tak? Przyniesie szczęście. Okej. Cieszę się, że mogłem pomóc. Witrak zapamięta na długo po tym, jak słońce wpadnie do morza. To jest początek czegoś, nowy cykl. Młode będą żyły w lepszym miejscu. Hey there. Świetnie. Co dostaliśmy? Okej, jakiś sztylet. Dobra, część z tego krabu muszę pochować. Zazwyczaj robię to w ten sposób. Po prostu biorę jakieś rzeczy i chowam. Okej. Porównajmy. Mistrzowska jakość, celność plus 12, obrażenia plus 45%, 25% obrażeń periodycznych, 5 sekund, wow. Okej, to jest bardzo fajne. Okej. Dobra, teraz co chcę wyrzucić? To również jest mistrzowska jakość, więc raczej tego nie chcę wyrzucić, więc pewnie stiletto wyrzucę mroźny kieł. 15 do 21, tak, znacznie lepsze obrażenia. Dotyk rozkładu przy krytyku. No, bardzo fajne, ale tylko raz na potyczkę. Tak, celność dużo lepsza i obrażenia i 25% obrażeń periodycznych. I obrażenia cięte ma. Okej, dobra. Więc mroźny kieł, dzielnie służyłaś, ale mamy fajniejsze rzeczy. Dużo fajniejsze. Dobra. Ona teraz powinna mordować jeszcze bardziej. Dobra. Mam porozmawiać z Kirwi, czy jaki tam. Poszukajmy. Takie coś. I zobaczmy, co to są za jej zapasy. Okej. Nie tutaj. Czy ona tutaj była? Tak. Mówiąc po edyrsku, jest nadal mile widziany. Potrzebuje czegoś? Myślę, że spotkałem Isid. Zaatakowała mnie bez zastrzeżenia i musiałem się bronić. Kirwi rozumie. Kirwi przeprasza za zachowanie Isid. Dziwne, że Isid tak postąpiła. Dużo dziwnych rzeczy w tym miejscu. Kirwitz zbiera wiele rzeczy podczas badania Adry. Nie wszystkie kamienie są takie same, prawda? Ma śliczne kamienie. Weź mnie, proszę. Kirwi, dziękuję mówiącemu po eldyrsku. Miło poznać. Okej, spoko. Twój przyczyca mówił, że możesz mi sprzedać jakieś zapasy. Tak, Tarek mówi, że nam pomagasz. Krivi zbiera zapasy. Mówiące po eldyrsku może zobaczyć. Jakie znakomite rzeczy. Okej. I trochę jakiś pierdółek. Nic ciekawego. Chociaż ciekawe, czy mam takie... Czy mam... takie ślicznotki. Jak nie, to mogę sobie kupić, żeby nie brakowało mi czasem kiedyś. Okej, diament mogę kupić. Nie, diamentów też mam. Nazbierało u mi się trochę. Okej, ale kupię. Ponieważ nie szkoda mi pieniążków. Szafir. Mam też. Ale dobra. A tego mam w sporym zapasie. Dobra. Jeżeli mają się przydać w przyszłości do jakichś zaklinania, to nie będę pewnie żałował. Aż tak dużo nas nie kosztowały. Tak, i mam całkiem sporo krapu na sprzedaż. Więc jak wyjdziemy na powierzchnię, to odrobię sobie. Okej, dobra. Poczynimy. Dobra. Nośniki dusz. Co możemy dać? Mnożnik leczenia. Pierwotni.
Przydajmy redukcję obrażeń. Tobie premia bazowa do celności. Może dajmy duchy, może spotkamy jeszcze parę. A tobie... Może też redukcja obrażeń. Ok? Świetnie. To jeszcze zejdźmy może na 14 poziom. Tak, skoro już go odblokowaliśmy. I dalej te drzwi mnie ciekawią. A może później coś będziemy mogli z nimi zrobić. Zobaczymy. I co, nic mi się tam nie pokazywało. Okej, tutaj jest jeszcze chyba coś, czego nie zbadaliśmy. To przejdźmy się tu jeszcze szybko. Okay. Zestaw, sam raz zestaw obozowy. I szafir, duża mikstura wytchnienia. Okej. Hey there. Dobra, no to zabieramy się. Tam. No to na poziom 14. Ku przygodzie. Tylko niech się quick save zrobi. Najpierw quick save, potem przygoda. No i dobra, jesteśmy. W poziomie 14. To może być ostatni nawet poziom. Wydaje się, że te drzwi miałyby bardzo silną rolę, żeby coś tu zatrzymać w środku. Wiem, że to nie był sam Odnua, bo oni mówili, że Odnua został zabity. Okej. W każdym razie przekonamy się w następnym odcinku. Co jeszcze planuję robić? 14 poziom. Okej, schody główne. Więc tu mamy wyjście, jakby co. Dobra, w następnym odcinku zobaczymy, co jest więcej na poziomie 14. Czy to jest już ostatni poziom? Czy to jest koniec bezkresnych ścieżek? Jeżeli tak, to wracamy na główną ścieżkę fabularną, czyli Wyspa Pochówków w Bliźniaczych Wiązach. Itp. Okej, póki co dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!